Bardzo się cieszyłem przede wszystkim w informacjami, które mam od zawodników kontuzjowanych i ich lekarzy i tego, co się wydarzyło wieczorem w szpitalu w Gorzowie. A mianowicie to, że mogło być dużo gorzej, a skończyło się na potłuczeniach, pewnie bolesnych i na pewno trudnych w tej chwili w rehabilitacji, ale najważniejsze jest to, że chłopacy są cali po prostu. I to jest dla nas kluczowa sprawa, mówiąc wprost, biorąc pod uwagę stan toru, jaki był wczoraj w Gorzowie, biegu na bieg coraz gorszy, ale wracając jakby do spraw sportowych, oczywiście chcieliśmy ten mecz wygrać, co tu dużo mówić, i tak to było wszystko szyte w czasie zawodów. Chłopacy absolutnie tutaj stanęli na wysokości zadania wszyscy, bo niezależnie od tego, czy chociaż tak jak Krzysztof Jabłoński, który nie uczestniczył już powiedzmy od tam 5-6 biegu w zawodach, w sensie startu na torze, no to w parkingu Mistrzostwa Świata, tak, pomagał jak tylko się dało, pozostali również, także Falubas po raz kolejny pokazał, że jest drużyną z krwi i kości. Niezależnie od tego, jaki tam padł wynik, to my jesteśmy z chłopaków po prostu zadowoleni.